Siemaneczko, jestem Perpetuum Games, witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmujemy się, proszę Państwa, obornikiem, jak widzicie. Mamy Forschmitta. Forschmitt nie jest mój. Forschmitt jest pożyczony. Forschmitt jest rzutnik pożyczony z tego względu, że u mnie rozwaliła się zębatka i po ostatnim rozłożeniu obornika, tak się tak rozwaliła, rozsypało się wszystko. Więc powiecie, no, ile czasu temu było, tak? To wszystko. Ale właśnie, że nie, bo ja właśnie wjechałem sobie na pole przetestować moje pozimie, moje dzielęganstwo. Niestety nie. Rozwaliło się, na szybko trzeba się gotować. Pożyczyłem sobie od osoby, która właśnie działa w mi sieczkaniu. Moja tego Forschmitta, bo ma dwa Forschmitty. Pożyczyła mi, wiadomo, odpłatnie. Jak to się mówi, za flaszkę. Kupiłem flaszkę, używałem flaszkę. Jeszcze jest git. Więc lecimy sobie teraz narzucaniem ogonnika 10 na godzinę, nie wiem. Chociaż mi się zdaje, że będzie dobrze, bo tutaj pod swoje to raczej dużo tego ogonnika dawać nie mam zamiaru. No, żeby tylko poszedł mi cały ogonnik. Ale sobie od tej strony, z tego względu, że chcę sobie tego klina, to się mówi, wyrobić. I dopiero później będę sobie w późniejszym czasie sobie ogarniał całą resztę pola po długości. Będzie tylko nadzieję, że tej obornika na tej płyzie mi starczy, jeśli nie. No to będę chciał zapieniężać sobie z domu tutaj na właśnie gospodarstwo. I kawałek pola będę musiał jeździć. Kawałek pola, mówię, kawałek nogi będę musiał jeździć. No nic na to człowiek nie poradzi. Takie życie. No i tak widzicie, że Forschmitt jest dość dobrze gabaretowo spory, jakby nie patrzył. Czekajcie, ja sobie muszę znaleźć odpowiedni bieg do niego, żeby to miał troszeczkę lepiej jeździć. Więc mówię, no troszeczkę to jest kiepścione, można powiedzieć, ale nie aż tak mocno, żebym ja sobie te dynie mógł dawać. Dobra, lecimy. Ojojoj, za szybko, to mi tutaj... Czekajcie, muszę teraz sobie dopasować bieg, bo... Dobra, 8-10 na godzinę powinno być... To już to 8 będę jeździł. 8 na godzinę powinno być miodzio. Żeby tego obornika też troszeczkę ważyło. Ale nie za dużo, bo tutaj będzie pod łubin siane. Łubin ala swoje, tam odwrotnie. Więc tylko tyle, żeby to jakoś tego materiału było, jak najwięcej poszło, bo my tego obornika też mam sporo, a mnie aż tak. Więc jeszcze na pewno po następnych żniwach, po tych żniwach, które teraz będą, wszystko będzie leciało, cały obornik będzie wywieziony na pewno na 100%. No, żeby ten sąsiad pożyczył. Znaczy, no, sieczkarnista, to można powiedzieć. Użyć mi tego Forschmitta. No jest nowy kop, więc no nie było problemu. Bardziej się martwiłem o właśnie o czwórkę, żeby mi ta czwórka radziła. To jednak jest 12 ton. Ona no, 12 litrów, no tam to nowo to wygląda mniej więcej 9,5-10 ton może by się mieściło. Więc na razie widzę, że daje radę. Gabaretowo nie jest źle, bo znam właśnie kupię takiego Forschmitta jeden patentowi takim samym ciągnikiem i radę sobie daje, więc pisanie później w razie czego, że Forschmitt takiego ciągnika nie pasuje, jest błędnym myśleniem. Daję sobie taki ciągnik sobie z pewnością w Forschmitcie radę. Więc co do czego, proszę mi nie pisać takich komentarzy. Bo wiem, że mówię dobitnie, wiem, że Forschmitt daje, taki usług sobie daje radę swobodnie z tym Forschmittem. A wiecie, tutaj tak no, trzeba by się radować tym, co było, gdyby nawet, bo nie miałbym nawet z czym tego rozwozić. Prawdę mówiąc, więc tak chłopakowi wypożyczył i tego Forschmitta i że mogę sobie tu na spokojnie to porozwozić, bo tak to byśmy byli w czarnym, nie powiem gdzie. Więc czemu tak robię, powiecie,
tam nie po długości. Po prostu nie chcę sobie tego kajca zabędzić mocno. Kajcie, teraz przebić jakoś... Wiecie, to może w go stanę, to leczkę trochę lepiej sobie tutaj ogarniać. Dobra, tak sobie może ustanę. Nie gaszę, bo to nie ma sensu. Sobie tu szybę jeszcze z tyłu otworzymy. Zapalimy. I możemy sobie teraz obudniczek ładować. Dobra. Parasagrad idealnie teraz pasuje. Tego na ciebie nie zamykam. Drzwi nie zamykam, bo to nie ma sensu. Drzwi nie zamykam, bo żeby nie było jaj. Z drzwią. Zresztą będę wychodził, to czy nie warto będzie zamykać drzwi na chwilę. To powiem szczerze, to się ładowarka przydała. Ale i tak sobie dowolnie ta łyżka jest dość mocno pojemna jak natura. Bo 1250 to się tu. Na żołą to jedzie w bliżeniu 900 kg. Przed hakiem 900 kg by wchodziło. Nie jest to tragicznie. Tak szybko się ładuje. Oborniczek, więc nie ma tutaj takiej linii. No szybciej będzie. Dłużej to będzie schodziło ładowanie i same wrzucanie, no ale to zabić. Wiadomo, trzeba się tutaj cieszyć z tego, co w ogóle jest. Ogólnie znalazłem sobie łąkę do dzierżawy. Gadałem z gościem. Już mogę sobie w nią dzierżawę wziąć. Więc będę sobie tutaj nią zaraz. Mogę powiedzieć, że w tym momencie za chwilę brał. Dla swojego użytku. Kawa jest urośnięta, więc plus to dla mnie, bo tak, tak jest, no powiedzieć, smutne, prawdziwe po prostu. Tutaj przejęła córka gospodarstwo po zmarłym ojcu. No i po prostu czeka dzierżawców. No ja powiedziałem, że tak, ewentualnie, jeśli jest taka możliwość, wziąć właśnie łąkę, którą na chwilę zobaczycie. I myślę, że to będzie lepszy, takie najlepsze posunięcie. Miałem nie brać, ale stwierdziłem, że tak muszę wziąć, bo ja tej łąk mamy za mało, żeby to nakarmić te moje bydło. Myślę, że to będzie zaraz jeszcze większej ilości stada. No muszę mieć to ogarnięte. Więc mierzymy z ciężarem, chciał czy nie chciał, i trudno, tak? My kupiliśmy jedne, musimy będzie wziąć drugie. Tak to jest właśnie ogarnięte przeze mnie. Nawet że szybko się udało to ogarnąć. Tą dzierżawę. Tam już wam pokazuję, nagasimy kejsa. I wsiadamy sobie do czółeczki. No ma trochę to ciągnąć, ale co zrobić? To wszędzie poradzi. Jak widzicie, po mojej lewej stronie łąka. No nie jest jakoś zadbana, czy zadbana. No nie jest, no nie da, po prostu nie był dany nawóz. Ale ogólnie fajnie kształty mi się podoba. I ogólnie to dostałem propozycję tej dzierżawy, żebym dwie łąki wziął sobie od razu. Dwie łąki, nie wiem czy nie za dużo, ale już mam brać, to już wolę brać od właśnie do takie dwie łąki. Więc zobaczymy sobie teraz ID wolna 183,92, to będzie 195,196. Farmland 195. Czekaj. Nie to chciałem. 195, tak? Czy to by było to? Nie, powierzchnia 73. No co myślę, ktoś mi tutaj źle wskazuje. Tu i tu. Sekundkę. Już mi tutaj lepiej nie odwalili, no bo szkoda później cudować to wszystko na ekranie. Na pewności. Jeszcze raz.
Lepiej sprawdzić to po 20 razy niż później. A widzicie, 197 to jest i 193. 96 i 197. Więc dobra, tu lecimy z 76 i 77. Tu jest bodajże to. Czy już nam to poszło? Tak. No i jeszcze mamy 194. 194. Czekajcie, bo mi się tak jebie. 194, 197 ID. Wiecie, wolę się upewnić, bo żeby nie było, że ja coś tutaj... To jest powierzchnia hektarowa i to jest to. Tak. Mamy dwie łąki w dzierżawie. I myślę, że będzie to dość dobre. Teraz tylko wiadomo, zepnę sobie to i będę miał git. Nagrodę jazdową mam. I wszystko, i będzie miodnie. Wiecie, no trzeba to jakoś kombinować, tak? Jakoś kombinować, więc no kombinuję jak mogę. Jak umiem pod tym względem, dobra. Teraz tak. Ciężko mi tylko te biegi dopasować. A jeszcze będzie git. Osiem na godzinę. I niech sobie tak ten obłoniczek sobie teraz leci. Pogubowałem, mu też nie powiedziałem. Pogubowałem sobie. No i teraz tego uprawiam. Mówicie, miałem to zrobić bezpośrednio na ściernisko. Ale że... Były takie chwasty, po prostu nie chciałem tego na odcinku pokazać, bo takie chwastami, no to byście mnie chyba tutaj zlinczowali za takie chwasty na tym polu, a tak po prostu sobie wjechałem tutaj z gebekiem, szybko to sobie ogarnąłem i jest moim zdaniem miodnie. Dużo lepiej niż było. Teraz będę miał teksturę właśnie, jak widać będzie. Ale ja tu teraz wezmę chycne nas, czy właśnie tego nie chycnę, bo to mnie zastanawia. Ale chyba raczej powiem, to chyba raczej chycnąć nas. Mam jakieś może miniaczki będą, no to trudno. Ale krzywdy to raczej nie będzie, no bo Nika... Widzę, że jeszcze trochę zostanie. Tam sobie taką pyzmę zrobimy, pyzmicę, będziemy sobie to powoli przywozić, tak dalej. Wiadomo, lepiej pasowałoby gdzieś przynieść coś, ale no nie będę teraz przewalał tego bonika na pezmę, w sensie przewoził gdzieś dalej, tylko niech tam już sobie leży przy rancie i będzie miodnie. Jest też tak, że mam te dwa łąki, tam te dwa łąki niwelujemy, robimy sobie pole. No, więc no jedno w drugie teraz weszło, może nawet lepiej, bo teraz mamy ponad hektar, prawie 2 hektary łąk, więc no teraz suma summarum chyba lepiej byśmy niż mieliśmy to wcześniej. A zaraz was sprawdzimy na 100% na minimapie, znaczy na geoportalu tak zwanym, na geoportalu, a na minimapie, więc nie jest tak źle. Czekajcie, ja sobie to zobaczę, bo jestem strasznie ciekaw, bo to był tak, to kupiłem. To było hektar 16 samej łąki, a teraz wziąłem hektar i 64, hektar 64, czyli pół hektara więcej niż, przybliżenie pół hektara więcej niż to miało wcześniej miejsce. Czyli mu się zdaje, że będzie naprawdę dość fajnie to wyglądało, jak sobie teraz tak porobimy. Trzeba powoli jakoś to ogarniać. No teraz to, muszę teraz obornik po rozłożę, bo to może to oczywiście wpaść z pługiem. I to przyorać pod soję. No i będziemy sobie tutaj pewnie już siali. Niedługo. Właśnie tutaj soję. Muszę jeszcze przygotować sobie
Trawy, bo one się przetrząsną, to muszę teraz dopłosić te trawy, więc tutaj będzie naprawdę dość długi sezon, początek, to wiosna będzie trochę dłuższa, ale myślę, że mi się to zwróci, ale jest taki plan, że połowa idzie na siano, połowa idzie na pryzmę trawy, więc myślę, że ta łąka, tutaj te dwie łąki pójdą na siano, bo jest ciut dalej, a właśnie przy gospodarstwie tam bliżej, no to będą tam pójdą na pryzmę. Więc tutaj będzie elegancko. Mi się zdaje, że najlepsze takie posunięcie. Oczywiście pójdą w belki, siano pójdzie belki w kostki. Będzie tylko prawdopodobnie szła tylko słoma. Chociaż też podejrzewam, że już ta kostka pewnie jeszcze z dwa sezony i też pewnie już pójdzie na sprzedaż. Bo jeszcze patrzyłem ostatnio, że mogę. Jeśli chciałbym sprzedać, no to teraz jeszcze mogę 34-36 tysięcy dostać na rękę, bo wiecie, ja wyłożyłem na nią już spore pieniądze. No wracam. Bacz jak do mnie dzwoni, bo chyba zakład sieli, a nie mogę jechać. Więc chciałbym odebrać. Po prostu. Dobra, lecimy dalej. Każda później nie pisze, bo mówię, że nie. Gdzie gospodarkę ma, nie jeździ, nie pilnie polów. Po prostu tak się teraz trafiło. Tyk. Kurwa, co ja tak szybko mam te biegi włączone? A. O, że... A, bo ja ten miałem dalej. Posusa ustawionego, dobra. Dobra, to ostatni rzutnik będzie, będzie rzucać mnie git. No i git, lecimy. Czekajcie, bo się chwilę przywieźliśmy teraz. Nie, myślę, że starczyk bo to powinno mi jeszcze troszeczkę tego obornika starczyć. Nie potrzebnie brałem sobie z tego gospodarstwa. Już chyba trochę sprzęgło ciągnie. Trzeba nie chyba podciągnąć sprzęgło. No po prostu łajka przyjechała się, bo coś tutaj widzę, że zaczyna troszeczkę bardziej obrać. Jaka fajnie mi się trafiło, żeby ten case wtedy się trafił z tym torem. Fajnie elegancko było z RWS-em, a tamten wiadomo też ma. Nie wiem, tam jest reduktor, czy tam jest RWS, no chuj, nie wiem, nie będę zgadywał. Bo to i to, to mnie nie wiem. O co się tak nie znam. Na mi dużej, powiedzmy tej średniej i wysokiej jak to powiedzieć, mocy. Tylko co mam z usłyszą, to mam tylko 30 BR-u, więc to coś innego. A więc moje tutaj fajnie się trafiło. No i dlatego mam teraz taką wygodę, że mogę sobie teraz case'em elegancko na się sobie obłaganiać. Ładowanie błonnika, a mogę sobie elegancko tutaj usłysikiem sobie rozwozić. I to jest eleganckie. Tyk. O, powoli, widzicie, już mogę sobie powoli patrzeć mniej więcej na rzutnik, który mógłbym ewentualnie sobie kupić w przyszłości. Bo wiecie, na pewno będzie kiedyś taki moment, że może będę musiał kupić rzutnik. Tam nie ma opcji. Ale na razie aż tak mocno nie będę chyba się upierał na zakupie jakiegoś rzutnika, bo to tak kupiłem na stawki, kupiłem do rzutnika tej dwusiówki, więc tutaj nie będę się na razie spinał. Bardziej będę się właśnie, jeśli miałbym teraz coś inwestować poza właśnie inwestycją w budownictwo, budowanie właśnie obiektów na gospodarstwie, no to pewnie opyskiwacz, pewnie większość opyskiwacz, może na pewno jakaś rana aktywna, ewentualnie jakiś agregat większy do uprawki, no bo tutaj też by się już przydało coś większego na gospodarstwie, żeby było, tak?
Więc to powinno mieć miejsce. Dobra, elegancko, 12 tysięcy litrów, no by niby teoretycznie za duży zestaw, duży rzutnik, ale w działalnym takie zestawy właśnie dają takie ususy i nawet mniejsze ciągniki i te sobie radę dają, więc tutaj się nie ma co spinać. No i dopóki daje radę, no że mokro nie jest, to też jest plus pod tym względem. Czekajcie, bo teraz tak, mi gdzieś się nie zbakło tego obornika, teraz nie wiem gdzie. Albo mi nie zbakło, tylko tak mi się zdaje. Tak ciężko mi pod tym wybrawaniem patrzeć. Dobra, ja sobie teraz może pojadę tak. Dobra, rzucamy dalej. Jest elegancko. No, rzucimy. Tu już wiecie, dużo nie zostało tego rzucania. Więc tutaj maksymalnie jeszcze jeden rzutnik. I to będzie bailando. Pod tym względem, więc mnie to chociaż patrzy. Bardzo cieszę, że praktycznie można powiedzieć, że całość, jedna praca praktycznie na odcinku będzie zrobiona. Chociaż 10% na pewno będę przedłużał. Będę trochę do końca tutaj i będę kończył. Ale praktycznie można powiedzieć, że już najgorsze jest wyrobione, tylko teraz tak, właśnie tutaj pługiemy załatwiać. Właśnie muszę przed tym, muszę jeszcze sobie... Właśnie, nie mogę, muszę na przykład załatwiać, dopiero mogę sobie przetrząsnąć tawę. Przetrząsnąć sobie tawę, tak, widzę, że znowu mam czas na zero, co mnie drażni, chcę właśnie na 0,5 ustawić. I będzie git. Dobra. Mówię, tu już dużo nie zostało, mówię, szerzutniczek będzie miodzie, no... Jest, będzie naprawdę miał co robić z tym... z pługiem tutaj, to... będzie to nawet... Trochę mnie tego zasiągnął, trochę mokro jest między w tym roku pod tym względem, no ale może będzie lepiej soja ta osoba i tak dalej, no to będzie elegancko pod tym względem, a tak to byśmy trochę byli, nie powiem gdzie. Dobra, nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, wstawcie pierwszy komentarz, dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka, na razie, cześć.